witam Państwa uprzejmie. Poproszono mnie o moje zdanie, czy też komentarz związany ze sprawą zainwestowania na Górkach Czechowskich. Ja kiedy miałem zaszczyt być prezydentem miasta, to część terenu Górek Czechowskich została przez nas odkupiona od wojska. To jest ta północna część, która w tej chwili jest zabudowywana. Mniej więcej umowa polegała na tym, że myśmy to uzbroili, podzielili na działki i w formie spłaty część tego terenu wojsku oddali. Rozmowy były również prowadzone odnośnie do tej drugiej, dużej części, czyli tego spornego dzisiaj kłopotliwego terenu. No, przestałem ja i moi koledzy sprawować funkcję tutaj prezydenta. Przygotowane były odpowiednie ruchy przejęcia tego według podobnej formuły, ale niestety ktoś to potem odłożył do lamusa. I to jest praprzyczyna całego problemu. Z tego braku zainteresowania skorzystał inwestor pozaluberski. No, dlaczego miał niby nie skorzystać, kupił. Ja osobiście uważam, że stała się bardzo zła rzecz. Pominę już tę historię z poprzednich kadencji, do tej pory toczą się sprawy karne. Nie będę swoich opinii na ten temat wyrażał, choć wiem, że... No, przepraszam, zostawiam to sądowi, niech się sąd zajmuje. Natomiast w tej chwili stała się rzecz bardzo niedobra, bo to, co na początku kadencji zrobiono, to znaczy głosami niektórych osób również z naszego klubu, nazwiska są znane, to pan Dariusz P. tutaj chyba najbardziej, pan, jego kolega pan W. już nie jest w naszym klubie, najbardziej byli za niedoprowadzeniem do rozstrzygnięcia związanego z planem, ze zmianą planu. Właśnie nawet nie chodziło o zmianę planu, tylko rozpoczęcie dyskusji, o rozpoczęcie planowania, z tym, że połączone to powinno być z przebudową tego skrzyżowania. Ja przypomnę, że w momencie, kiedy myśmy zaczynali swoją kadencję, to jeździło się w kierunku Kraśnika ulicą Puławską. Urożnienie mostu Poniatowskiego, budowa ulicy Sikorskiego, to są lata naszej, moich kolegów i mojego okresu służby dla Lublina. Od tego czasu minęło kilkanaście lat. W tym czasie należało zrobić dalszy krok, czyli przebudować to skrzyżowanie. To była piękna okazja na początku tej kadencji. Mam wielki żal do tych, którzy uniemożliwili zrobienie takiego prostego i dobrego ruchu. Ale to jest kwestia, uważali, ich kwestia, uważali widocznie, że interes miasta tutaj wskazuje na to, żeby zablokować tego rodzaju porozumienie. Czas pokaże, kto miał rację. Na razie pokazuje, że coś leży u góry. Moim zdaniem w tej chwili te próby zamian, odkupienia gruntu od właściciela. Rozmawiać o tym można, ale to wszystko jest takie trochę ławicowe, zawieszone w powietrzu. Podejrzewam, że musi troszkę czasu minąć, żeby emocje upadły, żeby można było wrócić z powrotem do rozmów. Ale czy będą to rozmowy pod tytułem przebudowa skrzyżowania?